Dawno, dawno temu w małym miasteczku żył stary mężczyzna o imieniu Geppetto. Zarabiał na życie sprzedając własnoręcznie robione drewniane zabawki. Jedyną rzeczą, jakiej Geppetto żałował, było to, że nie posiadał dziecka. Pewnego dnia, gdy spacerował po lesie, znalazł pień, który idealnie nadawał się na jego nową zabawkę. Pień, jakiego szukałem. Zrobię z niego piękną kukiełkę. Geppetto wziął pień na plecy i zaniósł do swojego warsztatu. Położył pień na stole i zaczął rzeźbić. Nagle wydarzyło się coś niespodziewanego. Geppetto usłyszał głos dochodzący z pnia. A! Geppetto był zaskoczony, ale po chwili pomyślał, że to mu się tylko przesłyszało. Gdy rzeźbił dalej, znów usłyszał ten sam głos. A! Chyba się starzeję. Słyszę głosy. Geppetto rzeźbił dalej. Najpierw powstała głowa kukiełki, a następnie ramiona i nogi. Geppetto w końcu skończył kukiełkę. Posadził ją na krześle i zaczął sprzątać. W tym momencie usłyszał inny głos. Dzień dobry! Geppetto rozejrzał się dookoła, ale nie zobaczył nikogo poza drewnianą kukiełką. Więc wrócił do swoich zajęć. Po krótkiej chwili kukiełka zeskoczyła z krzesła i zaczęła tańczyć w pokoju. Widząc to, Geppetto o mało nie zemdlał. O mój Boże! Ta kukiełka żyje! Oczywiście nie było to prawdziwe dziecko, ale śmiało się, rozmawiało i bawiło jak jedno z nich. Geppetto chwycił kukiełkę w ramiona. Geppetto i Pinokio byli razem bardzo szczęśliwi. Nadszedł czas, gdy Pinokio powinien pójść do szkoły, ale Geppetto nie miał pieniędzy na szkolne przybory. Dlatego sprzedał swój płaszcz i dał pieniądze Pinokio. Pinokio wziął pieniądze i wyruszył do szkoły. Po drodze podziwiał sklepy, ludzi i targowiska. Nagle zauważył duże zamieszanie. Aby dowiedzieć się, o co chodzi, Pinokio wszedł w tłum. Ponieważ był bardzo niski, musiał iść na sam przód. Kiedy tam dotarł, zobaczył wielki, kolorowy namiot. To był cyrk. Klaun nawoływał klientów przed namiotem. Pinokio był ciekawy, co jest w środku, ale klaun zatrzymał go przed wejściem. Nie wejdziesz do środka, jak nie zapłacisz. Pinokio pomyślał przez chwilę i przypomniał sobie o pieniądzach, które dał mu Geppetto. Mam pieniądze! Wyciągnął pieniądze z kieszeni i dał je klaunowi. W środku namiotu była świetna zabawa. Zobaczył kukiełki występujące na scenie na środku namiotu. Hej, oni też są zrobieni z drewna! Skoczywszy na scenę, Pinokio zaczął tańczyć pomiędzy kukiełkami. Ale publiczność była na niego wściekła. Właściciel cyrku, siedzący nad sceną i trzymający sznurki kukiełek, był bardzo szczęśliwy, widząc żywą kukiełkę. Kukiełka bez sznurków może zarobić dla mnie dużo pieniędzy. Ho, 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 ho. Pomyślał. Gdy tylko przedstawienie się skończyło, złapał Pinokia i zamknął go w klatce. Pinokio był bardzo smutny, że nie posłuchał Geppetta i nie poszedł prosto do szkoły. Zaczął płakać. Widząc wielki żal Pinokia,
Wróżka pojawiła się nagle obok niego. Powinieneś zrobić dokładnie to, co kazał ci twój ojciec, ale widzę, że jesteś już świadomy swojego błędu, dlatego teraz cię uratuję, ale nie popełniaj tego samego błędu nigdy więcej. Ale nie mam już pieniędzy, jak mam teraz iść do szkoły? Wróżka rzuciła zaklęcie i pieniądze pojawiły się w dłoni Pinokia. Nie strać tych pieniędzy. Idź prosto do szkoły. Wróżka przeniosła Pinokia na zewnątrz cyrku. Śpiewając radośnie, Pinokio ponownie wyruszył w drogę do szkoły. La, 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 la. Widząc radosnego Pinokia, przebiegły lis i jego przyjaciel kot przecięli Pinokiowi drogę. Ich planem było ukraść mu pieniądze. Gdzie się wybierasz z taką wielką radością? Idę kupić przybory i zmierzam do szkoły. Te pieniądze nie wystarczą ci na przybory. Jeśli zrobisz to, co ci powiemy, będziesz miał dużo więcej pieniędzy. Co mam zatem zrobić? Daj je nam, a my posadzimy je na magicznym polu. Ty też możesz mieć pieniężne drzewko. Możesz zbierać z niego pieniądze, kiedy tylko zechcesz. Naiwny Pinokio uwierzył we wszystko, co powiedział mu lis i oddał mu pieniądze. Lis i kot wzięli pieniądze i szybko się oddalili. Obok pozostawionego samotnie Pinokia znów pojawiła się wróżka. Dlaczego jeszcze nie jesteś w szkole? Kupiłeś przybory za pieniądze, które ci dałam? Wróżka doskonale wiedziała, że Pinokio oddał pieniądze lisowi. Ostrzegła Pinokia. Nie okłamuj mnie, bo cię ukarzę. Pinokio nie posłuchał wróżki i skłamał. Kupiłem przybory, ale zostawiłem je w szkole. W momencie, gdy Pinokio skończył mówić, jego nos zaczął się wydłużać. Czy mówisz prawdę? Kiedy kłamał dalej, jego nos stawał się coraz dłuższy, aż w końcu Pinokio nie mógł nawet ruszyć głową. Ale jak to? Co się dzieje? W końcu zrozumiał swój błąd i opowiedział wróżce o wszystkim, co się wydarzyło. Widząc, że Pinokio mówi prawdę, wróżka sprawiła, że jego nos wrócił do normalnego rozmiaru. Wybaczam ci, bo powiedziałeś prawdę. Rzucając kolejne zaklęcie, oddała mu pieniądze zabrane przez lisa i po raz kolejny ostrzegła go, by ich nie stracił. Trzymając pieniądze w garści i podśpiewując, Pinokio ponownie wyruszył w drogę, ale tym razem znów znalazł się w niebezpieczeństwie. Właściciel cyrku, który wcześniej porwał Pinokia, stał tuż przed nim. Ponieważ Pinokiowi udało się wtedy uciec, właściciel cyrku był wściekły i chciał go ukarać. Schwytał Pinokia i wrzucił go do morza. Kiedy Pinokio wpadł do wody, nie zaczął tonąć, ale dryfował po powierzchni, bo był zrobiony z drewna. Bardzo mu się to spodobało i zaczął płynąć, poruszając ramionami i nogami. I nagle, kiedy płynął do brzegu, coś się wydarzyło. Hej, co się stało? Gdzie ja jestem? Pinokio nagle znalazł się w ciemnym miejscu. Rozejrzał się dookoła, ale nie widział wyjścia. Pinokio został połknięty przez olbrzymią rybę i siedział właśnie w samym środku jej brzucha. Tymczasem Geppetto zamartwiał się o Pinokia i wszędzie go szukał. Pinokio! Pinokio! W końcu dotarł do brzegu, gdzie Pinokio został wrzucony do morza. Geppetto zapytał rybaków, czy widzieli jego syna. Jeden z rybaków pamiętał chłopca, o którego pytał Geppetto, i powiedział, że widział, jak wpadł do morza. Geppetto poprosił rybaka o pomoc.
Wiedząc, jak dobrym człowiekiem jest Geppetto, rybak nie mógł mu odmówić i pożyczył mu małą łódź, by mógł uratować Pinokia. Geppetto wskoczył do łodzi i wypłynął na morze. Po chwili rozpoczął się nagle wielki sztorm. Mała łódź nie wytrzymała uderzeń fal i zatonęła, a Geppetto znalazł się na środku morza. Geppetto był już stary i nie potrafił pływać, więc zaczął tonąć, opadając w głąb morza. W tej właśnie chwili wielka ryba, która połknęła Pinokia, połknęła też Geppetta. Geppetto ześlizgnął się przez gardło ryby prosto do jej brzucha i niespodziewanie usłyszał płacz dziecka. Od razu rozpoznał ten głos. Pinokio, synku, nareszcie cię znalazłem. Tak się martwiłem. Słysząc głos swojego taty, Pinokio przytulił Geppetta cały we łzach. Bardzo przepraszam, że cię nie słuchałem, tatuś. Wybacz mi, już zawsze będę robił, co mi każesz. Wróżka zobaczyła, że Pinokiowi jest tym razem naprawdę bardzo przykro i postanowiła ich ocalić. Wyciągnęła Geppetta i Pinokia z brzucha ryby i przeniosła na wybrzeże. Pinokio po tym dniu stał się bardzo grzecznym chłopcem i zawsze słuchał swojego taty. Codziennie chodził do szkoły, a po szkole biegł prosto do domu, aby pomóc tacie przy pracy w warsztacie. Wróżka zobaczyła, jakim kochanym chłopcem stał się Pinokio i postanowiła go nagrodzić. Pewnej nocy, gdy Pinokio spał, pojawiła się obok jego łóżka i rzuciła zaklęcie. Rano Pinokio obudził się, by jak zwykle iść do szkoły. Jednak gdy wstawał z łóżka, zdał sobie sprawę, że coś się zmieniło. Najpierw spojrzał na swoje ręce, a później na resztę ciała. Był w szoku. Nie był już cały z drewna. Był prawdziwym chłopcem. Radośnie wyskoczył z łóżka i pobiegł prosto do taty. Tato, tato, popatrz na mnie! Widok Pinokia jako prawdziwego chłopca bardzo ucieszył Geppetta. W końcu mam prawdziwego syna! Ojciec i syn przytulili się ze łzami radości. Pinokio już nigdy więcej nie skłamał, a jego nos był już zawsze na swoim miejscu. Na pewnej małej farmie żyła sobie słodka kacza rodzinka. Mama kaczka wysiadywała jajka, czekając, aż wyklują się jej małe kaczątka. Znajdowało się tam dokładnie 7 jajek. Pewnego słonecznego ranka kaczątka zaczęły się wykluwać. Po krótkiej chwili z radością wykluło się 6 małych kaczek. Małe kaczątka próbowały odnaleźć się w nowym świecie. Kwakały i chodziły dookoła swojej mamy. Jednak największe jajko dalej było całe. Mama kaczka zaczęła się martwić, bo myślała, że może coś mu się stało. Postanowiła poczekać trochę dłużej. W końcu wykluło się ostatnie wielkie jajko. Będąc bardzo zmieszane, małe kaczątko rozglądało się wokoło. Nie wiedząc za dużo, jego mama i bracia byli bardziej zmieszani niż on. Ponieważ ta kaczka wyglądała zupełnie inaczej niż oni. Był dużo większy i miał biało-szare pióra. Inne kaczątka zaczęły się z niego śmiać. Ale z ciebie brzydkie kaczątko! Nie wyglądasz jak my! Nie rozumiem. Jak to możliwe, że wyglądasz inaczej? Brzydal, 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 brzydal. Trochę później wszystkie kaczki trochę podrosły. Ale brzydkie kaczątko było dużo większe i miało inny kolor piór. Urosłeś tak szybko. Dlaczego jesteś taki brzydki?
czas leciał, a brzydkie kaczątko rosło inaczej i było smutną kaczką. Żaden z jego braci nie chciał się z nim bawić. Nie będziemy się z tobą bawić, jesteś brzydki. Wszystkie inne zwierzęta na farmie naśmiewały się z niego. Oj, brzydkie kaczątko, brzydkie kaczątko. Kukuryku, brzydkie kaczątko, brzydkie kaczątko. Jednak mama kaczka starała się chronić go jak najbardziej. Moje biedne kaczątko, czemu jesteś inny niż wszyscy? Dni mijały, ale biedne, brzydkie kaczątko czuło się strasznie. Całą noc siedział smutny i płakał, ponieważ myślał, że nikt go nigdy nie zaakceptuje. Dlaczego jestem taki brzydki? Czemu nie mogą wyglądać jak moi bracia? Pewnego dnia myśliwi dotarli nad jezioro, przy którym żyli. Myśliwi zaczęli polować na kaczki, które widzieli. Kiedy mama kaczka szukała jedzenia dla swych kaczątek, została złapana przez myśliwych. Biedne, brzydkie kaczątko, nie wiedząc, co się dzieje, czekało do rana, aż mama wróci. Biedna mała kaczka nie wiedziała, co robić. Najpierw poszła do psa, a pies jej powiedział: Idź sobie, nikt mnie nie może zobaczyć, jak z tobą rozmawiam. Chwilę później poszła do kury, ale ona tylko stroiła sobie żarty. Ko, 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 nawet ja wyglądam lepiej od ciebie, ko, ko, ko. Brzydkie kaczątko było bardzo smutne. Nikt mnie tu nie chce. Jeśli mama nie wróci, to nie ma powodu, żebym został na tej farmie. Tego ranka brzydkie kaczątko opuściło farmę. Popłynęło na drugą stronę jeziora. Zadawało to samo pytanie wszystkim zwierzętom, które napotkało. Czy znasz jakąś kaczkę podobną do mnie? Czy znasz jakąś kaczkę podobną do mnie? Czy znasz jakąś kaczkę podobną do mnie? Zawsze otrzymywał tą samą odpowiedź. Nikt nigdy wcześniej nie widział tak brzydkiej kaczki. Biedne kaczątko wyruszyło w podróż i dotarło do innego jeziora. Zadało to samo pytanie gąskom. Nie możesz tu zostać. Tu są myśliwi. Lepiej uciekaj stąd już. No uciekaj, zmykaj. Brzydkie kaczątko zaczęło się oddalać. Po chwili ukazało się inne jezioro. Tym razem był zupełnie sam. Nie było tam kompletnie nikogo. A więc jeśli nikt mnie nie chce, zostanę tutaj sam już na zawsze. Minęło kilka miesięcy. Pomimo tego, że było samo, kaczątko było bardzo szczęśliwe. Pewnego dnia widział stado białych ptaków z długimi szyjami, które leciało na południe. Spojrzał na nie z podziwem. Ależ one są piękne! Chciałbym kiedyś być jak one! Przyszła zima i zaczął padać śnieg. Brzydkie kaczątko zakochało się w pierwszym śniegu. Bawiło się i było całe z białego puchu. Przez duże opady śniegu brzydkie kaczątko miało problem ze znalezieniem jedzenia. Chodził i szukał, ale tylko się zmęczył i zmarzł. Nieopodal przychodził pewien rolnik. Zrobiło mu się szkoda kaczątka i owinął je kurtką. Biedaku ty mój! Ale zmarzłeś, zabiorę cię do domu i zaopiekuję się tobą, aż urośniesz. Rolnik zrobił jak powiedział i zaopiekował się nim.
Kiedy nastała wiosna, brzydkie kaczątko urosło jak na drożdżach. Widząc dobry stan kaczątka, wypuścił je z powrotem do jeziora. Znów został sam. Po tak długim czasie brzydkie kaczątko spojrzało na swoje odbicie w wodzie. Był w szoku po tym, co zobaczył. Nie mógł się rozpoznać. Pomyślał, że ktoś inny stoi za nim i na niego patrzy. Więc zaczął machać skrzydłami, ale w odbiciu działo się dokładnie to samo. Wyprostował swoją szyję, a odbicie robiło dokładnie to samo. Właśnie wtedy zrozumiał, że ten piękny ptak to nikt inny jak on sam. Ojej! Ale się zmieniłem! Wyglądam jak te ptaki na niebie! Muszę wrócić do domu i pokazać ją! I wyruszył. Kiedy płynął przez jezioro, trafił na kilka łabędzi. Ponieważ był jednym z nich, przygarnęły go. Brzydkie kaczątko podróżowało szczęśliwie z łabędziami. Chłopiec z kolegami na brzegu jeziora krzyknął w stronę łabędzi. Hej, zobaczcie tego młodego na końcu. To musi być najpiękniejszy łabędź, jakiego widziałem. Tak, od samego początku on był łabędziem. Był tylko pechowym jajkiem, które pomieszało się z kaczkami. Ale teraz ze swoją nową, prawdziwą rodziną wiedzie szczęśliwe życie. Dawno, dawno temu w najpiękniejszej części lasu mieszkała mama świnka wraz ze swoimi dziećmi, trzema małymi świnkami. Pewnego dnia mała świnka Górki, średnia świnka Torki i najstarsza świnka Porki powiedzieli mamie, że chcą iść na biwak. Baba, wszyscy nasi przyjaciele wyjechali na letnie wakacje. Nie ma nikogo, z kim możemy się bawić. Jeśli nam pozwolisz, chcielibyśmy rozbić obóz nad jeziorem. Mama świnka nie mogła się nie zgodzić. To dobry pomysł, moje dzieci. Oczywiście możecie zrobić biwak. Ale upewnijcie się, że wybraliście właściwe miejsce na biwak i że wasze namioty są solidne, dobrze? Następnego dnia świnki wyruszyły na biwak. Po krótkim spacerze leśną drogą podążał za nimi zły wilk z ostrymi kłami i oczami pełnymi gniewu. Mniam! Oto wspaniały posiłek, który zjem jutro rano. Ale bracia świnki nawet nie zauważyli wilka, który za nimi podążał. Górki, Torki i Porki w końcu dotarli do brzegu jeziora. I znaleźli idealne miejsce na biwak. Najpierw najmłodszy z braci, Górki, postanowił rozbić swój namiot w pobliżu drzewa. Szybko zebrał duże liście, aby zbudować swój mały namiot. I zanim zdążył powiedzieć różowa świnka, skończył. Najstarsza świnka, Porki, podszedł do swojego młodszego brata i spojrzał na jego namiot. Twój namiot jest piękny, Górki. Dobra robota. Myślisz, że ten namiot jest wytrzymały? Tak, oczywiście, że jest wytrzymały, mój bracie. Średnia świnka, Torki, postanowił zrobić swój namiot z trzciny. Aby to zrobić, zebrał trzcinę na ziemi i szybko połączył ją ze sobą. Skończył swój namiot szybciej, niż można było powiedzieć różowa świnka. Ale kiedy najstarsza świnka, Porki, przyszedł do swojego średniego brata i zobaczył namiot wykonany z trzciny, ostrzegł brata. Bracie, twój namiot jest piękny,
Ale czy te trzciny ochronią cię przed niebezpieczeństwem? Oczywiście, że tak. Wybrałem najwyższe trzciny. Mój namiot nigdy nie zostanie uszkodzony. Kiedy dwie małe świnki skończyły swoje namioty tak szybko, zaczęli się bawić i wygłupiać. Dlatego właśnie chcieli szybko skończyć. Strasznie wyglądający wilk obserwował ich z ukrycia. Podczas zabawy swoich młodszych braci, Borki zaczął budować własny namiot z grubych gałęzi drzew. Długo pracował do wieczora, a kiedy skończył, miał mocny, bezpieczny namiot, który ochroniłby go przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Torki i Górki byli pod wrażeniem, kiedy zobaczyli namiot swojego brata. Twój namiot jest bardzo ładny, braciszku, ale cały ten czas spędziłeś na pracy i nie bawiłeś się z nami. Kiedy nadszedł wieczór i zaszło słońce, trzy małe świnki zdecydowały się pójść na marchewkową imprezę do lasu. Oczywiście podstępny wilk podążał za nimi. Trzy małe świnki znalazły dużo królików na przyjęciu. I to ma sens, bo to była impreza marchewkowa. Ojej, ale super przyjęcie! Chcę spróbować wszystkich marchewek! Świnki zakolegowały się z królikami i bawiły się godzinami. Bawicie się dobrze, świnki? Jutro też będę się dobrze bawić, kiedy będę się wami zajadał. Gdy impreza się skończyła, trzej bracia zdali sobie sprawę, jak bardzo są zmęczeni i wrócili do swojego małego kempingu. A wielki zły wilk czekał na nich całą noc. Budząc się drugiego dnia w obozie, Górki usłyszał głos z zewnątrz. Gdy policzę do trzech, wyjdź, mała świnko, albo tylko jednym chuchem zniszczę twój namiot. Mój namiot jest bardzo mocny, nie możesz nic zrobić. No dobrze. Raz, dwa, trzy. Wilk wziął głęboki oddech, bardzo głęboki, i dmuchnął. Zdmuchnął wszystkie liście i namiot małej świnki rozpadł się na kawałki. Górki ledwo uszedł z życiem i natychmiast pobiegł do namiotu swojego brata Torkiego. Wkrótce potem wilk pojawił się przed trzcinowym namiotem wykonanym przez średnią świnkę. Wiem, że oboje tam jesteście. Wyjdźcie, małe świnki, albo jednym chuchem zniszczę wasz namiocik. Mój namiot nigdy się nie zniszczy. W takim razie dobrze. Raz, dwa, trzy. Po raz kolejny wilk wziął głęboki oddech, tak duży, że zdmuchnął wszystkie trzciny z namiotu świnki i rozpadł się na kawałki. Górki i Torki ledwo uszli z życiem i natychmiast uciekli do namiotu swojego starszego brata Porkiego. Bracie, pomóż nam! Wilk zniszczył nasze domki! A teraz idzie tu! W takim razie musimy natychmiast podjąć działania. Chodź ze mną! Pracując razem, Porki, Torki i Górki wykopali głęboki otwór przed namiotem. Następnie wyszli z niego po drabinie. Przykryli go miękkim torfem i weszli do namiotu, który Porki zrobił z mocnych gałęzi. Skończyli w samą porę, ponieważ głodny wilk podszedł do namiotu Porkiego. Wyjdźcie, małe świnki, albo jednym potężnym chuchem zniszczę wasz namiot. Nie trać czasu, zły wilku. Nie możesz zdmuchnąć tego namiotu. Zobaczmy więc. Raz, dwa, trzy. Wilk dmuchnął z całej siły, ale z namiotem nic się nie stało. Wilk podszedł o krok bliżej i znowu dmuchnął. Ale bez skutku. Namiot nawet się nie zatrząsł. Wilk zrobił krok bliżej namiotu, i tym razem... Nie! Wpadł
do dołu wykopanego przez świnki. Widząc, że wilk wpadł, świnki wyszły z namiotu i przeszły przy krawędzi dołu przed nimi. Te urocze świnki szybko wróciły do mamy, aby powiedzieć jej, co się stało. Mamo, miałaś rację. Powinniśmy być bardziej ostrożni na biwaku. Najpierw powinniśmy sprawdzić otoczenie przed biwakowaniem. I cokolwiek się stanie, powinniśmy dobrze rozstawiać namioty. Tak. Mama świnka bardzo mocno przytuliła swoje dzieci, kiedy wróciły do domu. I przez cały okres wakacji bawili się ze sobą i mieli pełno radochy. Dawno, dawno temu żyło sobie pewne rodzeństwo, Jaś i Małgosia. Niestety ich matka odeszła, kiedy byli bardzo mali. Żyli z tatą w chatce w lesie. Ich ojciec ciężko pracował jako drwal, aby ich nakarmić, a w tym samym czasie opiekował się nimi. Kiedy minęło parę lat, stwierdził, że jest mu zbyt ciężko zajmować się wszystkim, więc postanowił ponownie się ożenić. Nowa żona drwala pochodziła z bogatej rodziny i nie znosiła tego, że byli biedni i musieli mieszkać w jakiejś chacie głęboko w lesie. Dodatkowo nie lubiła dzieci drwala. W mroźną zimową noc, kiedy szykowali się do spania, Jaś i Małgosia usłyszeli rozmowę rodziców. Jak my przeżyjemy tą zimę? Nie mamy wystarczająco jedzenia. Jeśli nie pozbędziemy się dzieci, umrzemy z głodu. Ojciec sprzeciwił się gniewnie. Nie ma sensu się kłócić. Podjęłam decyzję. Jutro zabierzemy je do lasu i tam zostawimy. Słysząc to, Małgosia rozpłakała się. Jej brat Jaś pocieszał ją. Nie martw się, Małgosiu, jakoś znajdziemy drogę do domu. Tej samej nocy Jaś pozbierał tyle kamyczków, ile zdołał wsadzić do kieszeni. Rano wszyscy udali się w stronę lasu. Ojciec powiedział, że idą na rodzinną wycieczkę. Kiedy szli przez las, Jaś pokryjomu wyrzucał kamienie, aby zaznaczyć drogę do domu. Po południu ich ojciec i macocha rozpalili ogień i powiedzieli, że zaraz wrócą. Odeszli i zniknęli w lesie. Oczywiście nie wrócili. Kiedy nastała noc, straszne odgłosy dzikich zwierząt odbijały się echem wokół nich. Trzęsąc się wraz z odgłosami lasu, nie odchodzili od ogniska, aż księżyc nie zaświecił na niebie. Zaczęli iść za kamieniami, które świeciły w blasku księżyca. Świetnie, Jasiu, to był mądry pomysł. Kiedy dzieci wróciły do domu, ich ojciec był bardzo szczęśliwy i zdziwiony zarazem. Ich macocha również udawała, że się cieszy, ale ona decyzji nie zmieniła. Była zasmucona, że dzieci wróciły. Po 3 dniach macocha postanowiła znowu spróbować. Tym razem, nocą, zamknęła drzwi Jasia i Małgosi, aby Jaś nie zbierał kamieni. Ale Jaś był sprytny. Kiedy szli do lasu rankiem, tym razem rzucał kawałki chleba, które pozbierał po wczorajszej kolacji, i znów zrobił szlak do domu. W południe ich ojciec i macocha udali, że muszą wyjść na chwilę, zostawiając ich znowu samych w lesie. Zdając sobie sprawę z tego, że nie wrócą, postanowili wrócić do domu przed zachodem słońca.
ale nie udało im się odnaleźć szlaku, ponieważ rozrzucony chleb został zjedzony przez ptaki. Małgosia zaczęła płakać. Pierwszy raz Jaś poczuł się bezradny. Tym razem dzieci naprawdę się zgubiły. Bez jedzenia i śmiertelnie przestraszone błądziły po lesie. Trzeciego dnia zobaczyli białego jak śnieg ptaszka, który ćwierkał dla nich piękne piosenki pięknym głosem. Na chwilę zapomnieli o głodzie i szli za ptaszkiem. Ptaszek zaprowadził ich do śmiesznego domku. Dom ten miał ściany z chleba, dach z ciasta, a okna były z cukierków i był cały pokryty kremem. Jaś i Małgosia nie wierzyli własnym oczom. Dom wyglądał pysznie. Dzieci zapomniały, jak bardzo są zmęczone i pobiegły do domku. Jak tylko mieli ugryźć dom, usłyszeli głos dochodzący ze środka. Halo? Kto się obija o mój dom? Spojrzały i zobaczyły miłą starszą panią. Kiedy opowiedziały, co im się przytrafiło, zrobiło się jej przykro i wpuściła je do domu. Wewnątrz dom wyglądał inaczej niż na zewnątrz. Był mroczny, straszny i nie czuły się w nim zbyt dobrze. Jednak były tak zmęczone i głodne, że nie przejęły się za mocno. Starsza pani przyniosła najróżniejsze potrawy i desery, a dzieci jadły to, czego nigdy wcześniej nie widziały. Tej nocy spały na najwygodniejszych łóżkach, jakie widzieli. Kiedy obudziły się rano, starszej pani nie było w domu. Zaczęli się rozglądać. Na końcu korytarza zobaczyli drzwi. Kiedy je otworzyli, zobaczyli skrzynię ze złotem i skarbami. Byli bardzo zaskoczeni. Jaś próbował przyjrzeć się bliżej i wtedy usłyszeli jej głos. A co ty tu wyprawiasz? Kiedy się obrócili, zobaczyli twarz czarownicy tuż przed nimi. Wygląda na to, że ta miła starsza pani to czarownica, która zwabiła ich do swojej komnaty pięknym domkiem. Dzieci próbowały uciec, ale drzwi były zamknięte. Czarownica pociągnęła Jasia za włosy i zamknęła go w klatce. A potem zaciągnęła Małgosię do kuchni. Twój brat jest za chudy. Ugotuj mu coś, żeby był grubszy. Kiedy będzie w formie, będzie dla mnie pysznym kąskiem. Tylko pamiętaj, tobie nie wolno nic jeść. To całe jedzenie jest dla niego. Nie mając wyjścia, Małgosia zaczęła gotować. Na szczęście Jaś był mądrym i sprytnym chłopcem. Postanowił oszukać złą czarownicę. Każdej nocy, kiedy czarownica spała, kopał dziurę w ziemi pod klatką. Czarownica sprawdzała codziennie, czy chłopiec jest już grubiutki. Ale Jaś nie jadł nic, co gotowała Małgosia. Zamiast tego zakopywał to jedzenie w dziurze pod klatką. W tym czasie czarownica kazała gotować więcej. Trwało to kilka dni i czarownica już nie wytrzymała. Gruby, chudy, wszystko jedno. Dzisiaj zrobię ciasto z Jasia. Obróciła się do Małgosi. Zajrzyj do pieca, czy ciasto jest już gotowe. Będąc w strachu, Małgosia również była mądra jak jej brat i wiedziała, że czarownica będzie chciała ją wepchnąć do pieca. Nie mogę wsadzić głowy i zobaczyć ciasta. Jękła Małgosia. Czarownica odepchnęła ją na bok, a jej samej głowa utknęła w piecu.
Małgosia z całej siły popchnęła złą czarownicę. Wcisnęła ją do pieca i zamknęła drzwiczki. Małgosia wiedziała, gdzie czarownica trzymała klucze. Od razu pobiegła do Jasia, aby uwolnić go z klatki. Ogień z pieca zajął cały dom. Jaś i Małgosia uciekli z płonącego domu do lasu, ale nie wiedzieli, dokąd iść. Chwilę później znaleźli rzekę. Wielki łabędź zabrał ich na drugą stronę rzeki. Dzieci się rozejrzały i po chwili wiedziały, gdzie są. Pobiegły do domu tak szybko, jak potrafiły. Widząc dzieci, ojciec był bardzo szczęśliwy. W łzach szczęścia opowiedział, że macocha chwilę po zostawieniu ich w lesie odeszła do domu rodziców. I że jest mu bardzo przykro za to, co zrobił. Szukał ich jak tylko mógł, ale nigdzie nie było po nich śladu. Dzieci kochały swojego ojca bardzo mocno, więc mu wybaczyły. Ale kolejna niespodzianka czekała na ich tatę. Oboje sięgnęli do kieszeni i wyciągnęli złoto i diamenty, które były w domu czarownicy. Ojciec nie wierzył własnym oczom. Wszystkie problemy ich rodziny zniknęły na dobre. I żyli długo i szczęśliwie. Dawno, dawno temu, w odległej krainie, żyła bardzo urocza dziewczyna o imieniu Karen. Mieszkała z mamą w małym domku i była bardzo szczęśliwą dziewczynką. Pytała matkę o wszystko, co ją ciekawiło. Mamo, co to za maleńkie światełka na niebie? To gwiazdy, Karen. Każdy, kto żyje na ziemi, w przyszłości zamieni się w gwiazdę i będzie mienić się na niebie. Karen miała tylko jedną zabawkę, jedną sukienkę i parę drewnianych kapci, które nosiła na dworze. Drewniane kapcie zrobione dla niej przez mamę nie były wygodne, ale były jedynymi, jakie miała. Pewnego dnia mama Karen bardzo zachorowała. Więc Karen pojechała do miasta kupić lekarstwa dla swojej mamy. Po drodze znalazła parę czerwonych butów w pudełku na poboczu drogi. Buty lśniły tak pięknie, że Karen nie mogła się powstrzymać od zabrania ich ze sobą do domu. Spójrz, mamusiu, znalazłam je przy drodze. Czy nie są piękne? W sam raz dla mnie. Mogą należeć do kogoś innego, Karen. Powinnaś natychmiast je oddać. Gdyby miały właściciela, nie zostawiłby ich tam z pudełkiem. Może właściciel przypadkowo je upuścił. To nie powinna była ich upuścić. Znalazłam je, to są teraz moje buty. Kochanie, posłuchaj mnie uważnie. Może nie będę mogła teraz kupić ci nowych butów, ale nie chcę, żebyś nosiła buty kogoś innego z tego powodu. Proszę, nie bądź uparta. Obiecaj, że nie będziesz nosić tych czerwonych butów. Karen ze smutkiem obiecała matce, że nie będzie nosić czerwonych butów i schowała je pod łóżkiem. Mijały miesiące, aż pewnego dnia Karen wróciła do domu i nie mogła znaleźć swojej mamy. Rozejrzała się wszędzie, aż zdała sobie sprawę, że jej mama stała się jasną gwiazdą na niebie. Następnego dnia, w drodze na pogrzeb mamy, Karen założyła czerwone buty. Ci, którzy przyszli na pogrzeb, nie mogli oderwać oczu od butów Karen. Jak śmiesz nosić czerwone buty na pogrzebie? Tak lekceważące. Ale Karen to nie obchodziło, ponieważ kochała swoje buty. Obok cmentarza przejeżdżała dobra staruszka. Starsza kobieta dowiedziała się, że mała dziewczynka jest teraz sierotą i postanowiła ją adoptować.
Chodź ze mną, śliczna dziewczyno. Zrobię co w mojej mocy, abyś wyrosła na dobrą, mądrą i piękną kobietę. Karen mieszkała ze starszą kobietą przez wiele lat. Karen, nosisz te buty od pogrzebu swojej matki. Musisz je już zdjąć, są bardzo brudne. Nie, uwielbiam moje czerwone buty. Och, Karen, nie bądź taka uparta. Chodź, zmień buty, kupię ci lepsze buty, obiecuję. Karen nie chciała urazić starszej kobiety, która była na tyle dobra, aby ją adoptować. W końcu zdjęła czerwone buty i wyrzuciła je. Minęło kilka dni. Karen bawiła się w swoim nowym pokoju nowymi ubraniami i zabawkami. A starsza kobieta przyniosła nową parę butów. Ale nie spodobały się Karen. Ale one są niebieskie, bardzo brzydkie, w ogóle mi się nie podobają. Przez wiele lat Karen bardzo tęskniła za swoimi czerwonymi butami. Wyrosła na piękną młodą damę, ale jej uparta postawa nigdy się nie zmieniła. Nawet wtedy, gdy starsza pani przyniosła swój prezent. Nie ubiorę tego. Ale uszyłam to dla ciebie. Nigdy tego nie zjem. Zrób mi frytki. Przynajmniej spróbuj, kochanie. Starsza kobieta była bardzo zmęczona upartą i wybredną postawą Karen, ale nadal robiła jej frytki. Kiedy weszła, Karen zdejmowała niebieskie buty, z których teraz wyrosła. Widzisz? Zobacz, wszystkie moje rzeczy są teraz za małe. Wyrosłam. Cóż, no to chodź, kupimy ci nowe ubrania i buty. Tak więc starsza kobieta i Karen udały się do sklepu. Ojej, takie jak moje ulubione czerwone buty. Muszę je mieć. Karen, nie potrzebujesz wyszukanych czerwonych butów. Potrzebujesz butów, które będziesz mogła nosić z szacunkiem, jakbyśmy musiały iść na pogrzeb. Mogą ci kupić tylko jedną parę butów. Kupmy te czarne i idźmy do domu. Jestem już bardzo zmęczona. Nie obchodzi mnie to. Jeśli nie kupisz obu par, to wszędzie będę chodzić boso. Mała dziewczynko, chciałabym, żebyś nie była taka uparta. Stara kobieta kupiła czarne buty dla Karen i wydała ostatnie pieniądze na uspokojenie jej, kupując również błyszczące czerwone buty. Musiały iść do domu pieszo. Stopy starszej kobiety bardzo bolały i nie mogła nadążyć za rozpuszczoną Karen. Karen to nie obchodziło, ponieważ wróciła do domu w nowych czerwonych butach. Pewnego dnia starsza kobieta powiedziała Karen, że muszą udać się na pogrzeb w mieście. Karen, pamiętaj, żeby założyć czarne buty. Na pogrzebie trzeba okazać szacunek. Karen spojrzała na czarne buty w swoim pokoju, a potem na jaskrawo czerwone. I zdecydowała, że założy czerwone buty. Kiedy wyszły z domu, przykryła je spódnicą, żeby starsza kobieta nie widziała butów. Jednak na pogrzebie wszyscy widzieli buty Karen. Mocno błyszczały pod sukienką. Ludzie rozmawiali między sobą o czerwonych butach Karen na pogrzebie. O tym, jakie to lekceważące. Kiedy to, co zostało powiedziane, dotarło do uszu starszej kobiety, bardzo się rozgniewała. Nie posłuchałaś tego, co ci powiedziałam i znowu włożyłaś czerwone buty. Jesteś taka uparta, Karen. Okaż trochę szacunku. Przechodzący obok przystojny młody panicz był pod wrażeniem piękna Karen. Podszedł do niej, padł na kolana i prawił jej komplementy. Jaka jesteś piękna i taka subtelna w tych pięknych butach. Ach, mój panie, sprawiasz, że się rumienię. Musisz być bardzo dobrą tancerką.
Zapraszam cię dziś wieczorem na noc taneczną do pałacu. Proszę przyjdź. Po ofercie panicza Karen zaczęła tańczyć z radości. Ale po chwili Karen nie mogła przestać tańczyć. Ach, dlaczego nie mogę zatrzymać stóp? Co się dzieje? Ach, och! Karen tańcząc zaczęła się odsuwać od starszej pani i panicza. Karen, wracaj! Mimo, że panicz gonił Karen przez jakiś czas, w końcu ją zgubił. Czerwone buty Karen okazały się jeszcze bardziej uparte niż Karen. Zabrały ją na szczyt góry i kazały tańczyć dzień i noc przez 3 doby. Stopy Karen bolały tak bardzo, że krzyczała na każdym kroku. Au! Ała! Au! Mimo, że wpadły w błoto i wbiły się kłujące igły, buty tańczyły dalej. Dość! Jestem bardzo zmęczona! Od teraz nie będę taka uparta! Obiecuję! Przestańcie! Buty, przestańcie! Proszę, przestańcie! Buty, przestańcie! Proszę, przestańcie już! Kiedy Karen powiedziała, że nie będzie już taka uparta, czerwone buty spadły z jej stóp i Karen upadła na ziemię. A czerwone buty tańczyły dalej bez niej. Karen znalazła patyk i zdołała dotrzeć do domu w bólu. Nogi bardzo ją bolały. Zaczęła płakać ze szczęścia, kiedy zobaczyła swój dom. Starsza kobieta przywitała ją w drzwiach. Przytuliły się. Wiem, że byłam bardzo upartą dziewczyną, ale obiecuję, że już taka nie będę. Po tym jak Karen porzuciła swój upór, sprawy zaczęły się układać. Pewnego dnia ktoś zapukał do drzwi. To był młody i przystojny panicz. Tutaj jesteś, Karen. Starałem się nadążyć, ale tańczysz tak szybko. Jak to zrobiłaś? Karen była szczęśliwa, widząc przystojnego i młodego panicza. To był dzień, w którym zaczęła się miłość panicza i Karen. Zostawiając za sobą upór, Karen wiodła szczęśliwe i spokojne życie.